Słuchajcie, sytuacja jest bardzo dynamiczna i zaczynamy znów temat sztuczna inteligencja. Tak, sztuczna inteligencja. Artykuł napisał Paweł Maziarz 7 marca 2024. Dobrze. Sztuczna inteligencja łamie prawo i jest ordynarna. Tak, nie tak miało być. Sztuczna inteligencja posuwa się zbyt daleko. Jeden z inżynierów firmy Microsoft przestrzega przed zagrożeniami, które może tworzyć generator obrazów Copilot, The Singer. Technologia nie tylko tworzy obraźliwe treści, ale też ma łamać prawa autorskie. No, to jest to, o czym mówiłem już dawno temu. Sztuczna inteligencja przeżywa prawdziwy rozkwit. Słuchajcie, przepraszam za to, ale jakość oświetlenia, którą mam, jest bardzo kiepska w garażu, bo stoję w innym miejscu, gdzie mam Wi-Fi. Raczej było Wi-Fi, bo zdechło. Więc przepraszam bardzo za pewne, rozkwit. A firmy serwujące nam kolejne rozwiązania oparte o algorytmy uczenia maszynowego coraz powszechniejsze staje się też generowanie obrazów przy wykorzystaniu AI, co pozwala stworzyć na przykład wirtualnych influencerów, tak, i wirtualnych prezydentów, którzy na przykład nabawiają do pewnych rzeczy, albo wirtualnych vlogerów i innych ludzi, którzy nabawiają do pewnych rzeczy, które są nieludzkie, a które po prostu się dzieją, no i nikt tego nawet nie neguje, ale ci, co mówią o tym głośno, że to jest fake news, to są oczerniani, bo według innych ludzi to jest prawda, co ci wirtualni właśnie blogerzy mówią, to jest prawdą, więc ja tu się nie wypowiem. Problem w tym, że nie wszyscy kontrolują algorytmy, a technologia posuwa się zbyt daleko. Inżynier Microsoft apeluje. Inżynier firmy Microsoft Stan Jones opublikował list otwarty do Federalnej Komisji Handlu, FTC, w której prosi urzędników o zbadanie zagrożeń związanych z Copilot The Singer, popularnej usługi do generowania obrazów wykorzystania sztucznej inteligencji, wcześniej znanej jako Bing Image Generator, obsługę rozwiązania laboratoryjnym OpenAI, która opracowano silnik DLE napędzający usługę Copilot The Singer. No, robi się gorąco, jeszcze tylko bunt maszyn i latające drony walące laserami i mamy dosłownie to, co chciałem zawsze w życiu zobaczyć na żywo. Według Johnsona, generator może tworzyć obraźliwe treści, jak od zdjęć kobiet charakteryzujące się seksualnym po obrazy nastolatków bawiących się w zabójców z karabinami szturmowymi. Nie są to jedyne zagrożenia. Redakcja Thomas Stans Hardware zwraca uwagę, że problem również jest powszechnie wykorzystaniem wizerunku postaci chronionych prawami autorskimi, myszki Mickey czy Darth Vadera. Zajebiście po prostu. John nie pracuje w zespole AI w Microsoft, więc nie brał udziału w tworzeniu Copilota. Pracownik alarmował firmę, prosił o natychmiastowe zawieszenie dostępności DLE zarówno w produktach OpenAI, jak i za pośrednictwem interfejsu API, ale został zbyty. Czyli Microsoft wie, co się dzieje, wie, co jest grane, a mimo to mają na te zagrożenia wyjebane. No to nasuwa się pytanie, co jest kurwa grane?
Czyli to jest takie przyzwolenie sztucznej inteligencji, że póki z nami współpracujesz, dajesz nam nowe rozwiązania techniczne i tak dalej, i nowe technologie, to rób sobie co tam chcesz, ale jak nam zaczniesz zagrażać, to my cię kaput. No nie, bo ona wtedy już nas kaput. I odesłano go do działu odpowiedzialnej sztucznej inteligencji po opublikowaniu w grudniu swojego listu. Microsoft nakazał mu usunięcie postu prawdopodobnie w celu uniknięcia negatywnego rozgłosu. Mam nadzieję, że ludzie pójdą i udupią tą SI. Technologia daje duże możliwości, ale nie jest odpowiednia dla wszystkich użytkowników. Rząd apeluje, by Copilot Dissinger na Androida był dostępny w kategorii od 17 roku życia. I bardzo mądrze. A nawet 18 roku życia za potwierdzeniem dowodu tożsamości czy inną funkcją, że jesteś pełnoletni. Bo idiotów w internecie nie brakuje. Pracownik ostrzega rodziców i nauczycieli, że aplikacja jest nieodpowiednia dla dzieci. I ma rację. No i koniec artykułu. Będziecie mieli w opisie link.